Dziś w programie: jak pozbyć się stresu i lęku, jak skorzystać z własnych zasobów oraz jak myśleć okazjami. Zapraszam! Cześć, witam Was bardzo serdecznie w programie Shop Doktor Porady dla sklepów. Na samym początku oczywiście wielkie podziękowanie dla wszystkich służb, które pracują, dbają o nasze bezpieczeństwo, ale zawsze też kłaniam się nisko handlowi i wszystkim pracownikom logistyki, tych, którzy siedzą za komputerami, dbają o dostawy, tak aby sprawnie pożywienie, środki czystości docierały do naszych sklepów. Dziś, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że każdy musi sobie zdać sprawę, jak sytuacja wygląda, że jednak ona będzie trochę trwała. I dzisiaj chciałem porozmawiać o tym, jak, moi drodzy, trochę sobie poradzić ze stresem, z tym, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy i jak można sobie pomóc. Ja próbuję takich prostych technik, których uczę od wielu lat, bo ponad 21 lat zajmuję się szkoleniami i rozwiązaniami dla sklepów w Polsce, za granicą. Też pracuję i wspomagam sklepy w Stanach Zjednoczonych. Ale zacznijmy od tych technik, od tego, czego oczekujecie. Przede wszystkim warto sobie zdać sprawę, na co dzisiaj mam wpływ. Mam wpływ na to, co myślę, jak myślę i kim jestem. Oczywiście każdy z nas dzisiaj odczuwa bardzo duży wpływ stresu ze względu na otaczające nas wiadomości. Ale co istotne, pamiętajcie, moi drodzy, że zmienił się świat, zmieniło się otoczenie, ale wy ciągle macie swoje zasoby, umiejętności i, bym powiedział, kompetencje, które możemy wykorzystać. Dlatego bardzo zachęcam Was do tego, aby zrobić sobie proste ćwiczenie, czyli zastanowić się, na co ja dzisiaj mam wpływ. Wpływ mam na to, co myślę, co robię, jakie mam sam zdanie o sobie. Czyli zachęcam Was, aby wziąć kartkę i napisać, jakie mam zasoby, co potrafię zrobić. I chciałbym, żebyście o tym pomyśleli na moment przed czasami koronawirusa, przed pandemią, żebyście cofnęli się w swoich myślach do tamtego okresu i zastanowili się, co potrafiliście zrobić. Wtedy bierzemy kartkę i wypisujemy, w jaki sposób mogę sobie dzisiaj poradzić, ale korzystając z zasobów, czyli piszę, co potrafię. Czyli jeżeli byłem menadżerem, jestem menadżerem, potrafię dobrze zarządzać, potrafię bardzo dobrze planować dostawę czy logistykę. Również potrafię wykonywać inne czynności, takie jak motywowanie pracowników, zarządzanie, robienie odpowiedniego merchandisingu, czyli zarządzania półką w sklepie. Chodzi mi o to, żeby się skupić na tym, co potrafimy zrobić. Dlaczego? Dlatego, że z powodu pandemii te umiejętności w nas nie wygasły. Wręcz odwrotnie, są nadal. To świat się zmienił wokół, my posiadamy swoje kompetencje. I teraz, jeżeli się skupisz na wypisywaniu tych elementów, to tak naprawdę Twój umysł zajmie się rzeczami istotnymi. Nie będziemy w takiej fazie lęku, strachu, bo tak naprawdę nasz umysł działa w ten sposób, że może się skupić tylko na jednej czynności, którą teraz wykonujemy. Czyli jeżeli się skupię na wypisaniu własnych zasobów, że na przykład potrafię pomagać sklepom, potrafię prowadzić szkolenia, potrafię wykonywać takie czy inne rzeczy, potrafię współpracować z ludźmi, potrafię się komunikować, to automatycznie Wasz umysł skupia się na tym, co Wy potraficie. Jakie macie zasoby? W związku z tym nie myśli o sytuacjach lękowych. W związku z powyższym Wasz nastrój automatycznie się poprawia i się podnosi. Wtedy Wy czujecie się zdecydowanie lepiej. Kolejną rzeczą, kiedy opada tak naprawdę poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, zaczynamy inaczej oceniać to, co się obecnie dzieje. I warto się zastanowić, skoro mam ten zestaw umiejętności, który przed chwilą sobie wypisałem, to w jaki sposób mogę go dzisiaj wykorzystać? Jakie są potrzeby na rynku? Co mogę zrobić? Oczywiście każdy z Was powie, ok, to są moje zasoby sprzed pandemii, sprzed koronawirusa, ale nie zawsze muszę je spieniężyć. Tak, to prawda. Natomiast dzisiaj będzie funkcjonowała jedyna zasada, że tak naprawdę wszystko jest zmienne i dzisiaj warto porzucić stare nawyki, przyzwyczajenia, stare schematy myślowe, aby stworzyć to, co jest nowe, czyli otwieramy się na nowe, otwieramy się na wiedzę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy większą wiedzę o tym, co się dzieje w otaczającym świecie, jak możemy sobie radzić ze stresami, z innymi elementami, to tak naprawdę za pomocą wiedzy, którą dostarczysz do swojego umysłu, poziom lęku spadnie, będziesz się czuł lepiej. Podsumowując, wypisujesz sobie,
pozytywne swoje zasoby, co potrafisz, to pokazuje również Twoje nastawienie, że masz cały zasób umiejętności, kompetencji w przeróżnych obszarach, bardzo dobrze sobie umiesz w nimi radzić i teraz popatrzysz na to, w jaki sposób można to wykorzystać. Czyli warto zobaczyć, w jakich okazjach z powodu tego, co nam świat zewnętrzny przyniósł, możemy skorzystać. Jak to działa? Dlaczego warto myśleć szansami i okazjami? Bo okazuje się, że podam teraz, jak to funkcjonuje w przypadku umysłu. Jeżeli jakaś para jest na przykład w ciąży, to zaczyna zauważać na ulicach też inne kobiety w ciąży, inne pary. Zwracamy uwagę na to, kto jeździ jakimś wózkiem. Tak samo jest, jeżeli chcemy kupić jakikolwiek samochód danej marki w danym kolorze, to na ulicach nagle zaczynamy zwracać uwagę, no właśnie, że tyle jeździ samochodów danej marki. W związku z tym, jeżeli po pierwsze wyciszysz umysł, wypisując swoje zasoby i zaczniesz poszukiwać nowych okazji do stworzenia produktów, usług, które dziś i teraz są potrzebne, to zaczniesz zauważać i się skupisz na tych okazjach wszędzie indziej okazje. Jest to właściwość umysłu, czyli jeżeli skupię swoją uwagę i przekieruję swoje myśli, czyli coś, na co masz absolutnie całkowity wpływ, poza koronawirusem, poza obostrzeniami, to możesz o tym myśleć i to jest to coś, co możecie zrobić. Czyli tak naprawdę, jak głosi zresztą słynna zasada Pareto 20-80, warto skupić tak naprawdę 20% swoich myśli i swoich wysiłków na to, co da nam 80% efektów. Czyli wypisujemy zasoby, patrzymy, jakie mamy okazje i jak możemy to wykorzystać. Ja wierzę, że potraficie, że każdy z Was ma swoje zasoby, które są unikalne, wartościowe i ich wypisywanie służy temu, żebyśmy się lepiej poczuli. Zróbmy to wszystko dla siebie, próbujcie to ćwiczyć. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie i pytania, które chcielibyście, abym jako Shop Doktor Wam pomagał, rozwiązywał, to proszę piszcie, przesyłajcie wszelkiego rodzaju informacje. Znajdziecie dla mnie też namiary na stronie shopdoktor.pl. Jeśli uważacie, że filmik jest wartościowy, merytoryczny, prześlijcie go dalej. Oczywiście razem damy radę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Shop Doktor. Cześć!